Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Szanowna Ewa Pani Premier, Kopacz, droga Ewa Kopacz, Minister, Szanowny Herr Panie Ministrze, Panie Bartoszewski, Ekscelencje, Szanowni Państwo. W ciągu ubiegłych tygodni w Niemczech przypominaliśmy sobie poruszające wydarzenia, które miały miejsce 25 lat temu, o tym, że jesienią 1989 roku były NRD, dążenie do wolności było coraz mocniejsze. Przypominaliśmy o tym, że to dążenie do wolności 9 listopada 1989 roku spowodowało, że mur berliński runął. To było objawem ludzkości i ten moment przełomu był możliwy, ponieważ inni już poszli naprzód. W poczuciu dużego szacunku i wdzięczności my, Niemcy, dlatego spoglądamy na odwagę oraz dążenie do wolności w państwach innych bloku wschodniego. Polacy byli pierwszymi, którzy wymusili te zmiany polityczne. Wiele obywateli polskich, jeżeli chodzi o słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się, zachowali te słowa w sercu i pokazali, że mają odwagę i tym samym dodali innym odwagi. I w ten sposób pomogli w tym, żeby utorować drogę do wolnej i demokratycznej Europy. Upadek muru berlińskiego symbolizuje koniec podziału Niemiec i Europy. I jest chyba najszczęśliwszym momentem w historii najnowszej Niemiec. Rozumiem aczkolwiek też, że wielu naszych sąsiadów wtedy sceptyczni byli i zadawali sobie pytanie, czego można się spodziewać po Zjednoczonych Niemcach. Szczególnie Polacy doznali niewyobrażalnych cierpień z rąk Niemców. Rozpoczęta wojna, II wojna światowa, napaścią Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku, to był początek ciemnego rozdziału w naszej historii. Z II wojną światową powiązana była okupacja w Polsce oraz systematyczna zagłada życia żydowskiego w Europie i Shoah. Załamanie cywilizacyjne. Niemcy są świadomi tych okrucieństw i swojej odpowiedzialności za to. I na tym tle historycznym należy też rozpatrywać wypędzenie Niemców z dzisiejszych terenów polskich. Wypędzenie jest bezprawiem, ale nie byłoby ono możliwe bez wcześniejszych zbrodni nazistowskich Niemiec. Dzisiaj pamiętamy, wspominamy, aby dokonać pojednania. Wyciągamy wnioski dla naszych i dla przyszłych pokoleń. Pamięć i pojednanie. Takie było też przesłanie, które zostało wysłane 25 lat temu z Krzyżowej. 3 dni po upadku muru berlińskiego tutaj w Krzyżowej miała miejsce msza pojednania z udziałem kanclerza federalnego Kohla oraz premiera Tadeusza Mazowieckiego. Ta msza pojednania stanowiła kamień milowy na drodze, którą wcześniej obrano w sposób trudny. Przypominam szczególnie słowa polskich niemieckich biskupów, którzy wskazali tę drogę w czasach, kiedy pojęcie odwilż, co prawda stało się już pojęciem politycznym, ale pojęcia glasnost i pierestrojki jeszcze były daleko. Dopiero po zakończeniu zimnej wojny i po upadku muru berlińskiego otworzyły się drzwi. Otworzyły się drzwi, które umożliwiły obszerne pojednanie. Mazowiecki i Kohl spotkali się tutaj w Krzyżowej, w miejscu ruchu oporu Niemiec oraz wolnego słowa. W środku wojny dyskutowano tutaj o wizji powojennej dla Europy składającej się z równouprawnionych państw. Krzyżowa, ta nazwa symbolizuje pojednanie, zrozumienie oraz partnerstwo. A msza pojednania 3 dni po upadku muru berlińskiego wzmocniła i pokazała właśnie ten duch. Był on odczuwalny. Arcybiskup Nosol, który opisał tę mszę później, powiedział,
cytat. To, co kiedyś było smutnym, stało się nagle, pozwoliło na naprawę tych stosunków, na pozytywny rozwój. Okrutne rozdziały naszej historii nie są zatem zakończone, ale czasy się zmieniły, kiedy z okrucieństw przeszłości oznaczały podział i antagonizm. 25 lat po mszy pojednania udało nam się wiele osiągnąć, wiele o czym Niemcy i Polacy mogli tylko pomarzyć. Niemcy są zjednoczone, żyjemy, jesteśmy wolni i żyjemy w pokoju z naszymi sąsiadami. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. W osobie Donalda Tuska po raz pierwszy stery Rady Europejskiej przejmie przedstawiciel nowych państw członkowskich. Wiele Polaków ma swój punkt odniesienia w Niemczech. Są nalicznie reprezentowani w Niemczech, a ponad 300 tysięcy członków mniejszości niemieckiej żyje w Polsce i bierze udział w życiu kulturalnym i politycznym. Niemiecko-polska współpraca młodzieży umożliwia młodym ludziom spotkanie się, a handel między Polską a Niemcami jest o wiele większy niż z jakimkolwiek innym krajem w tym regionie. A zatem Polacy w Niemczech i Niemcy w Polsce okazują się budowniczymi pomostów pomiędzy naszymi krajami. 10 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasza współpraca jest ściślejsza niż kiedykolwiek. Nasze rządy prowadzą regularnie dialog, podzielamy wspólne cele i interesy, podzielamy te same wartości. I na tej podstawie przejmujemy odpowiedzialność w Europie i za Europę. I to odnosi się do wielu dziedzin, między innymi też do współpracy z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, czy też jeśli chodzi o stosunki Unii Europejskiej i państw wschodnich. Polska i Niemcy opowiadają się za bezpieczeństwem i wolnością. I jak ważne to jest, to widać szczególnie teraz wobec kryzysu na Ukrainie, której terytorialność integralna została naruszona. Dla nas ważne jest tutaj zastosowanie prawa, a nie prawo silniejszego. Dla nas chodzi tutaj o partnerów, a nie o sfery wpływów. Pragnę podkreślić w tym miejscu, że my Niemcy w tym kontekście jesteśmy świadomi szczególnych obaw Polaków, Polski, na tle trudnej historii Polski. I dlatego też w przeszłości już bardzo jasno powiedziałam i pragnę to tu podkreślić, że solidarność NATO odnosi się do wszystkich sojuszników i Niemcy dalej będą się przyczyniać do zabezpieczenia partnerów NATO. Jesteśmy przy tym świadomi, że możemy tylko wspólnie z Rosją na dłuższą metę, średnio i długoterminowo zabezpieczyć bezpieczeństwo Europy. I dlatego sankcje nie są dla nas samym celem samym w sobie, tylko musimy prowadzić dialog z Rosją. Szanowni Państwo, przeszłość pokazuje, że nasza droga w Europie musi być drogą partnerstwa oraz pokojowego wyrównania interesów. My, Europejczycy, tak jak kiedy była 50. rocznica traktatów rzymskich, powiedzieliśmy, że jesteśmy zjednoczeni dla naszego szczęścia. I to szczęście należy cały czas, tego szczęścia należy cały czas bronić. I jestem szczęśliwa, że robimy to wspólnie. Również dlatego, ponieważ podzielamy piękne doświadczenie sprzed 25 lat. Zmiana na rzecz, w kierunku dobrego jest możliwa. I to powinno być dla nas też zachętą. Dla dobra naszych obu narodów, dla dobra Europy i...